31 stycznia bieżącego roku odbyła się studniówka Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach. 6 klas maturalnych bawiło się w hotelu Europa przy muzyce zespołu OYO Cover Band. Dziękujemy. Prosimy o zabranie głosu przedstawiciela Rady Rodziców, panią Monikę Dożalską. Dobry wieczór Państwu. Jako przedstawicielka Rady Rodziców chciałabym wyrazić zadowolenie z faktu, że nasze dzieci przez ostatnie 4 lata mogły uczęszczać do szkoły z tak bogatą, ponad 90-letnią tradycją. Pragnę podziękować dyrekcji, gronu pedagogicznemu za przekazaną młodzieży wiedzę, za wyrozumiałość i cierpliwość. Studniówka to impreza oczekiwana przez maturzystów z niecierpliwością, lekkim wzruszeniem i niepokojem. Pozostaje w pamięci młodego człowieka na długie lata jako jedno z wielu przyjemnych i pięknych przeżyć szkoły średniej. W imieniu wszystkich rodziców życzę Wam, drodzy maturzyści, jak najlepszych wyników na maturze oraz aby dokonane przez Was wybory okazały się słuszne. Wszystkim tu obecnym życzę zabawy, przyjemnej i niezapomnianych wrażeń. Dziękuję. Dobry wieczór Państwu. Drogie koleżanki i koledzy, dziś nadeszła ta długo oczekiwana przez Was chwila. Przypomina ona, że za 100 dni czeka Was ważny i trudny egzamin, matura. Ale dziś powinniście myśleć o dobrej zabawie i radości i cieszmy się tą chwilą, bo nie powtórzy się ona nigdy. Jak mawiała poetka Wiesława Szymborska, nic dwa razy się nie zdarza. W tym miejscu pragnę w imieniu Szkolnego Samorządu Uczniowskiego życzyć Wam jak najlepszych wyników na maturze i żeby ta noc była wspaniała i niezapomniana. Cieszmy się chwilą, która trwa. Dziękuję. Niechaj w dobrym zdrowiu płyną Wasze dni. Niech się staną jawą Wasze piękne sny. Niech trud Wasz zawsze plon obfity da. Niechaj wartość Waszą każdy ceni i zna. Szczególne podziękowania należą się naszym wychowawcom, którzy zawsze starali się służyć nam pomocą, obdarzali zrozumieniem i wiernie towarzyszyli we wspólnej wędrówce. Prosimy wychowawców o przyjęcie podziękowań. Wychowawca klasy 4 BT w zawodzie technik budownictwa, pani Marzena Rafalska. Wychowawca klasy 4 C w zawodzie technik elektryk i technik mechatronik, pani Marzena Cukierska. Wychowawca klasy 4 INT w zawodzie technik informatyk, pan Piotr Niewiadomski. Wychowawca klasy 4 LST w zawodzie technik logistyk i technik spedytor, pani Olga Peryt. Wychowawca klasy 4 ORT w zawodzie technik obsługi turystycznej i technik organizacji reklamy, pani Justyna Kosmala. Wychowawca klasy 4 PMT w zawodzie technik pojazdów samochodowych i technik mechanik, pani Alicja Grzyśkowiak. Niech te kwiaty będą wyrazem naszej wdzięczności. Prosimy panią dyrektor Grażynę Małecką o otwarcie balu studenckiego. Proszę Państwa, upragniony moment, bo poloneza czas zacząć.